Elo. Siemanko. Siema. Dzień dobry. Dobry wieczór. Siema. Witamy albo dzień wszystkich. Dobry. Zależy gdzie kto. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. I lecimy dzisiaj z fajnym tematem, takim w sumie dla początkujących, dla zaawansowanych. Będzie można parę kwestii przemyśleć. Czekamy na pierwsze komentarze. Już YouTube się pojawił. Siema Lipas. O, są siema, pierwsze komentarze. Siemanko. Siemka. Dobra, to nic. Poczekamy jeszcze moment. Tutaj wrzucimy prezentację. I czy słychać? Tematem dzisiejszej mszy będzie taki temat, gdybyś zaczynał od nowa, od czego byś zaczął? Wiele osób pyta, jak zacząć w internecie, jakie kroki poczynić, to dzisiaj się trochę z wami tym podzielimy. Tutaj mamy, jak zacząć, rady bazujące na naszym doświadczeniu. Tak jak widać, bo my głównie właśnie w oparciu o nasze doświadczenie dzielimy się z wami informacjami. Wnioski z doświadczeń. Gdzie popełniliśmy błędy, co one ci mówią, na czym bazowały twoje decyzje, do czego przywiązałeś zbyt mało uwagi, co zrobiłeś dobrze, jakie umiejętności masz już opanowane, w jakim obszarze masz największe kompetencje. No ja bym tu jeszcze dodał, jeśli chodzi właśnie o te przywiązanie uwagi, to do czego za dużo uwagi przywiązujesz i przez to popełniasz też przede wszystkim błędy. To są w ogóle pytania, na które warto sobie tak naprawdę odpowiedzieć w momencie, kiedy nie tylko, wiecie, wszystko się zawali na łeb i nagle tracicie wszystko i musicie zacząć od nowa, tak jak powiedzmy pierwotnie jest temat tego live'a, bo tak naprawdę te pytania też to są ważne rzeczy, o które tak naprawdę my sami siebie nie pytaliśmy w momencie, kiedy my zaczynaliśmy, tylko my po prostu szliśmy na żywioł i te różne rzeczy, które tutaj są wypisane, one do nas przyszły z czasem. Z czasem zaczęło nam to klikać, że warto zwrócić na takie rzeczy uwagę i zaczęliśmy też sami między sobą, ale też sami dla siebie rozkminiać to, co tutaj jest napisane. No i dzisiaj myślę, że chłopaki się ze mną zgodzą, ale gdyby była taka sytuacja, że rzeczywiście by nadszedł moment, gdzie musimy zacząć pewne rzeczy od nowa, no to nie zaczynamy tak naprawdę od zera, bo zaczęlibyśmy punktem wyjścia, byłoby to doświadczenie i od tego doświadczenia byśmy zaczęli, bo no w sumie nie wiem, jakby to określić, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pewne rzeczy już przeżyliśmy, pewne rzeczy zaobserwowaliśmy i tak jak na przykład teraz dzieją się różne rzeczy na świecie, najpierw była pandemia, teraz jest wojna, nie wiadomo co będzie za chwilę, to tak naprawdę to też jest moment, moim zdaniem, gdzie dobrze jest obserwować to, co się dzieje na rynkach, jeżeli w tych rynkach jesteście, bo w momencie, kiedy tutaj pojawia się jakaś rzecz i coś się zaczyna dziać i widzicie, jak rynek na to zareagował, a nie byliście na to przygotowani, bo najwidoczniej, nie wiem, albo brakowało wam wiedzy, doświadczenia, nie wiedzieliście, jak reagować w takich momentach, no to z racji tego, że historia lubi się powtarzać, zawsze będziecie mieć tą wiedzę w momencie, kiedy co jeśli za x lat będzie taka sama sytuacja, co ja muszę mieć na ten okres. To jest takie, myślę, podstawa, żeby móc dalej w przyszłości zacząć jakoś działać, nie? Dzisiaj też na czacie poruszyliśmy fajny temat. Troszkę tam temat kryptowalut był poruszony, złota i akcji, bo wiecie, ja Gazproma akurat kupowałem od dłuższego czasu, miałem ponad 100%, czy nawet, może nie ponad, ale około 100% zysku na tych akcjach, jeśli chodzi o wartość tych akcji, a dzisiaj patrząc na te akcje, to one są na 80% minusie i nawet jeśli chciałbym zbyć te akcje, to nie byłbym w stanie tak naprawdę tego zrobić, bo za szybko to wszystko się zadziało, tak? Był moment, że można było te akcje na przykład sprzedać, aczkolwiek ja zaangażowany tam mam tak mało kapitału, że wolę sobie po prostu poobserwować to i mieć też oczywiście jako lekcję. Mogę teraz pokazać, że było tak, a jest tak, więc to też tak naprawdę
widzicie, głównie bazujemy na własnym doświadczeniu, jednak współczuję naprawdę tym, którzy mieli dużo większy kapitał zaangażowany akurat w te akcje, no bo 80% spadek na minus z poziomu mojego kupna, ja kupowałem po niecałe 5 dolarów z tego co pamiętam, a teraz akcje spadły chyba na 90 czy nawet 80 centów i mówią ogólnie ludzie, że rynek kryptowalut jest ryzykowny, a widzicie, no nie do końca zawsze tak jest i pomimo tego, że tutaj na to wpływ ma wojna i to, co wszystko się dzieje, to też mam w swoim portfelu takie akcje, które pomimo tego, że nie było wojny, nic się nie wydarzyło, to firmy po prostu splajtowały i też cena tych akcji spadła praktycznie do zera. Ale także... druga, tak? Bo w sumie to się, wiesz, nigdy, przynajmniej tak mi się wydaje, że to się wcześniej nie wydarzało, a zobacz, jak się okazuje, jak łatwo jest kogoś wyłączyć z gry. I no. To pani... Wiecie, no to też jest głębszy temat właśnie i trzeba bazować na tych wszystkich wydarzeniach, na tym, co się dzieje i jak w danym momencie zachowują się ludzie. Wiecie, no my tu rozmawiamy głównie o pieniądzach, o tym, jak chronić nasz majątek lub w jakim stopniu i w jaki sposób możemy się zabezpieczyć. Także zobaczcie, no niby... była to jest to firma państwowa, a dostała mega mocno po dupie. Co tutaj się wydarzy dalej? Tak naprawdę rozstrzygnie się to w czasie. Wiele osób pisze, mi akurat zadało pytania, czy ja dokupuję, czy coś robię. Ja na razie obserwuję. Tak jak mówiłem, mój kapitał nie jest tam na tyle duży, żebym był zmuszony w jakimś tam stopniu reagować. Na ucieczkę moim zdaniem i tak już jest za późno, jeżeli chodzi o taką 80% stratę, więc ja to biorę na klatę i nic praktycznie z tym na razie zamiaru nie mam robić. Jeśli będzie możliwość dokupienia, to może dokupię takie akcje, zobaczymy po prostu, co się wydarzy. Albo kupię jakieś akcje, które będą mogły akurat tą pozycję schedżować i będą miały jakieś lepsze możliwości na wzrosty. To samo w kryptowalutach. Wiele osób właśnie zakochuje się w jakimś projekcie i pomimo tego, że projekt cały czas spada, oni w niego wierzą i będą dokupować, jednak czasami warto jest jakiś projekt odpuścić, poszukać innego, lepszego projektu, który ma lepsze perspektywy na wzrost i tam zaangażować kapitał, bo wtedy jest dużo większa szansa, że ta strata zostanie odrobiona plus jeszcze zostaniesz obdarowany zyskiem. I to trochę tutaj właśnie mam na celu wytłumaczenie wam tego punktu, bo tutaj jest do czego przywiązałeś zbyt mało uwagi. A z punktu takiego inwestycyjnego to do czego przywiązałeś zbyt dużo uwagi, za bardzo zakochałeś się w jakimś potencjale. Więc pamiętajcie, no nie zawsze dobrym pomysłem jest na przykład pompowanie pieniędzy w jakiegoś trupa, w jakąś kryptowalutę, która jest trupem. Ja już nieraz wspominałem, że mam taką, nawet kilka takich kryptowalut, które ja uważam, że są trupami i ja nie dokładam tam siana. Ja trzymam to po prostu kolekcjonersko, zobaczymy co tutaj się wydarzy, a po drodze znaleźliśmy z ekipą wiele innych, fajniejszych projektów, gdzie w sumie wkładając drobne pieniądze otrzymaliśmy spore zwroty, więc ja po prostu tamte straty zrekompensowałem sobie kolejnymi zyskami. No ale wiesz, wiara czyni cuda. Pewnie ci zeszłoroczni kryptowaluciarze, to wydaje mi się, że jak będą się już kłaść do grobu, to będą się kłaść tak jak tacy faraoni, nie? Że będą oblepieni tym złotem. I tutaj Shiba, tutaj, co ty miałeś, Marek? Bursta miałeś, ty też będziesz miał bursta. No akurat Shiba, no dla mnie, ja jestem zadowolony z tej mojej inwestycji, nie mogę powiedzieć, że nie. Obecnie, jak tak spojrzę na nią, aż zobaczę tutaj na portfel. To albo będziemy wolni finansowo, albo od finansów teraz. To jest... Ja zostawiłem tutaj Moonbega, no 50% straty jest od kwoty, gdzie myślałem, żeby się tego pozbyć, ale zdecydowałem, że tego Moonbega będę trzymał i nie będę się tego pozbywał, dopóki to nie przekroczy tych kwot, które tam mam.
Trzymam, no wiecie, ja też trochę się podśmiewam z tego, że gdzieś tam postowałem na grupach, że posłuchałem ludzi, kupiłem szybę i straciłem, bo mi ucięło 50% kapitału. U mnie to jest kwota, nie mam tutaj nic do ukrycia, obecnie tam jest 14 tysięcy dolarów, było 30, jest 14, było i 9 i to sobie tak skacze. Jedynie jak mam taką strategię na szybę, że jeśli przekraczam 50 tysięcy dolarów, keszuję dyszkę. I tak za każdym razem robiłem, więc to parę razy udało mi się tam skeszować. Teraz to trzymam. Szkoda, że nie można akurat szyby stejkować za bardzo. Ja nie przesuwam tego z portfela na portfel, bo wiecie, same przesuwanie danych środków po Etherze jest kosztowne, więc ja tak jak mówię, mam to kolekcjonersko, mam takich kilka projektów właśnie shitcoinowych, ale głównie Dogecoin dał zarobić, Shiba dała zarobić i tutaj Elonowi można podziękować, bo to w sumie dzięki niemu się tak stało. No, no ale tak trzymałeś jak... się strategii? Trzymałeś się strategii? Tak, no ja trzymałem się strategii, gdy wszyscy mówili, żeby kupować i trzymać do jednego dolara, to ja sprzedawałem. Więc wiecie, no obecnie i tak jestem w bardzo dużym plusie i to jest dla mnie moonbag. Ja już to mam za darmo. To tak jak Lunę kupowaliśmy między 3, 5, 7, 15 dolarów, sprzedawaliśmy, akurat ja sprzedawałem od 80 wzwyż, ostatni raz chyba po 99 z hakiem, potem troszkę odkupiłem, teraz ostatnio znowu troszkę Luny sprzedałem. No i dlatego, że ja sprzedałem, wy macie wzrosty, bo Luna tam doszła do 90 dolarów, akurat ja potrzebowałem trochę jej skeszować, a że moja cena średnia akurat tej pozycji, którą pozbywałem się, była na poziomie chyba 6,50, 7 dolarów, no to jak ja sprzedałem po 70 czy 70 parę, to dla mnie to tak naprawdę już bez wielkiej różnicy, czy sprzedaję to za 70, czy za 90. Tego też się trzeba nauczyć, pozbywać tych pozycji, nie kisić tego. Wiem, że wiele osób mogłoby być złych sami na siebie, a mogłem nie sprzedać, bo miałbym 20 dolarów więcej na każdej pozycji. Jednak jeśli dojdziecie do takiego poziomu właśnie trzymania pozycji, jak my tutaj z ekipą, to później nawet takie 20 dolarów różnicy na coinie nie będzie na was robić takiego wow, że w sumie zarobione to zarobione i nie ma tutaj odrobne się w ogóle przejmować. To jest też kwestia mentalu, nie? Tak, a ja miałem ciężko właśnie z tą realizacją zysków i to jest najciężejsze, bo wiecie, kupić coś jest bardzo proste, dokupować coś przez dłuższy czas, jeżeli coś spada, to nie jest proste, ale jest do zrobienia i pomimo tego, że masz zysk, to naprawdę realizacja zysków i trzymanie się jakiejś strategii to jest najciężejsza rzecz, którą można zrobić. A wydawałoby się, że to jest łatwe, bo skasujesz sobie zyski i wychodzisz w jakiejś części z danej pozycji, a to tak nie działa, bo zawsze te greedy, ta chciwość gdzieś tam tobie się włącza. To jest taki kamień z serca. Pamiętam, jak keszowaliśmy trochę Luny pod koniec zeszłego roku i no naprawdę to było takie upuszczenie skądś takiego ciśnienia, które budowało się już od dłuższego czasu, bo Luna już tam była ponad 100 dolarów i stwierdziliśmy, że warto będzie sprzedać trochę pozycji, bo lepiej się sprzedaje na tych zielonych świeczkach, które lecą do nieba, tak jak Luna, do Księżyca, niż do tych, które lecą do piekła, bo wtedy już czasem jest za późno, żeby cokolwiek tam ratować, tak jak z tym Gazpromem. Ale humor masz inny, jak sprzedajesz, to masz całkiem inny humor, całkiem inne podejście, więc tak to wygląda. Akurat, no mówię, my dążymy głównie do tego, że jeśli siedzimy w jakiejś pozycji, przychodzi moment realizacji zysku, to jak my wychodzimy z pozycji, to zazwyczaj wychodzimy całym wkładem plus kasujemy część zysku. I tak jak powiedział Michał, wtedy masz taki kamień serca i możesz powiedzieć sobie, tak jak ja mam Shibę, Lunę i wiele innych pozycji, mam to za darmo. I nieważne, ale... czy ja to sprzedam za tyle, czy za tyle. No Kuba? Paradoksalnie to jest rzecz, która owszem jest takim dużym zdjęciem kamienia z serca dla nas teraz
i paradoksalnie znowu powtórzę to słowo, największy kamień z serca spadał w momencie, kiedy nie miałeś wiedzy i doświadczenia i sprzedawałeś, jak leciało na łeb. Tak, robiłeś całkiem odwrotnie, tak. Nie? Robiłeś odwrotnie. Cieszyłeś się z tego, że sprzedałem, tak. Udało się, a zazwyczaj potem było tak, że to odbijało i leciało wyżej. Dokładnie. Bo wtedy myślałeś, że już jest po wszystkim, już więcej nie stracę. Nie stracę już więcej, już jest dobrze. A jednak się okazywało, że jednak to był zły ruch. Także takie sprzedawanie właśnie na tych zielonych świeczkach to jest dawanie nagrody samemu sobie. To jest taki wręczanie sobie orderu, medalu. O. Dotrzymałeś. No. Dobra robota, nagroda. No ale to też trzeba pamiętać, żeby nie wszystkie naraz, tylko właśnie partiami sobie, bo ludzie często gęsto robią tak, że wiadomo, jakiś fajny procent, powiedzmy, zarobili 1000% i od razu całość sprzedają, a tu trzeba jednak tak jak Marek przy siebie partiami. Doszło, sprzedać część, poczekać na następny wyszczał i tak po kolei. Później zostawić sobie powiedzmy 20% tam na przyszłość, jakby coś... Strategii każdy się nauczy i tak naprawdę to później wynika z twojego indywidualnego doświadczenia. Znam ludzi, co pozbyli się całkowicie luny, byli z tego zadowoleni i dzięki temu na przykład, że pozbyli się luny na poziomie $100, mogli zbudować sobie inne rzeczy, które aktualnie im płacą, tak? I nie płaczą teraz o to, że oni już nie mają luny, czy tam nie zostawili sobie. Wiecie, no tak jak mówię, my raczej zostawiamy troszeczkę danej kryptowaluty, bo i tak to już jest dla nas darmowa paczka, taki moonbag, i wtedy też jest taki komfort psychiczny, że w sumie no zarobiłeś, ale jeszcze masz i nie wiesz, co za bardzo się z tym wydarzy, więc warto sobie coś takiego zostawić. Ale to jest tylko i wyłącznie nasze zdanie, co wy zrobicie, to tak naprawdę zależy od was. No ale wróćmy tutaj do tych kroków, jeśli chodzi o to, co zrobić, jakbyś zaczynał od nowa. Na przykład tu bardzo fajnie jest rozpisane, że fundusze na edukację. Ja akurat z mojego punktu widzenia przeznaczyłbym trochę więcej funduszy na taką edukację, właśnie jeśli chodzi o podstawy, lub poświęcił więcej czasu na szukanie tych podstaw w oparciu o jakiś plan, który chcemy zrobić. Bo tak jak tutaj chłopaki wspomnieli, my na samym początku działaliśmy bardzo chaotycznie. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co chcemy uzyskać, gdzie chcemy dojść, a jeśli usiądziesz i sobie zrobisz jakiś plan, nawet tak jak mówię, wydasz jakieś pieniądze na edukację, na jakieś narzędzia, pomoce, to naprawdę ułatwia i przede wszystkim pomaga szanować tobie czas. Zazwyczaj jest tak, że wydane pieniądze na jakieś pomoce w późniejszym czasie procentują lepszymi zyskami i lepszym poruszaniu się właśnie na rynkach finansowych niż taka nauka w ślepo prób i błędów. To zajmuje dużo więcej czasu, więc lepiej jest oprzeć swoją wiedzę czy nabywanie wiedzy o kogoś wiedzę już, kto może się z wami właśnie podzielić jakimiś wnioskami. No my, tak jak widzicie, dzielimy się z wami tutaj za darmo. Za darmo ta wiedza tak naprawdę jest w internecie do odnalezienia. Jednak trzeba to wszystko przesiać przez takie sito, poukładać sobie i zrobić z tego właśnie jakieś mapę myśli, mapę działań, co po kolei robić, żeby gdzieś cię to właśnie doprowadziło. Jeśli chodzi o taką edukację, to nie tylko edukacja o finansach owocuje, ale również samorozwój, czyli samopoznanie i w ogóle rozwój, jak to powiedzieć? Rozwój osobisty, otwarcie głowy na różne rzeczy, bo wiecie, zaczynając w internecie, to ty naprawdę nie wiesz, od czego zacząć. I ja zaczynałem w dużej części od książek z rozwoju osobistego, które pomogły mi dostrzec rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Ja wiem, że ktoś może się śmiać z tego, szkoleniowcy, jakieś MLM-y, jakieś książki, wolność finansowa. Jednak jeśli podejdziesz do tego w odpowiedni sposób, to pamiętaj, że ty wyciągniesz z tego to, co chcesz, to, co jest ważne w danym momencie dla ciebie. Nie musisz
zostać wciągnięty w te, powiedzmy, w te otoczenie i żeby ktoś ci sprzedawał jakieś bajki czy marzenia, możesz podejść do tego racjonalnie i wyłuskać z tego sobie tylko to, co dla ciebie jest potrzebne. Akurat znaczy, bardzo ważną rzeczą, której nie powiedzieliśmy, a która jest jakby wypadkową tego, że zaczynasz się edukować i rozwijać, to jest to, co tutaj też jest napisane, że możesz poznać różne osoby, bo myślę, że zgodzicie się w tym ze mną, że gdybyśmy tak naprawdę my nie zaczęli się edukować i rozwijać w tych różnych tematach samorozwojowo-finansowych i tak dalej, to my byśmy się nie poznali i my byśmy dzisiaj tu nie siedzieli. No kapitał ludzki, tak to nazwijmy, i znajomości, przyjaźnie, to co my robimy, no to to jest korem tego wszystkiego. Sam nie zrobisz tyle, ile zrobisz w grupie, bo pamiętajcie, że działając w grupie macie wiele spojrzeń na dany temat i co dwie głowy, czy tam u nas siedem, to nie jedna. Mało tego, jeszcze bym dodał, że gdzie łatwiej jest poznać kogoś sensownego, z kim będziesz mógł w przyszłości pracować? Na, nie wiem, zagadując do przypadkowych osób na ulicy, czy idąc na tak naprawdę zgromadzenie ludzi na jakiś event, gdzie się możesz czegoś nauczyć, gdzie oni są tym zainteresowani? Ja to pamiętam, jak jechałem na pierwszy nasz meetup, taki nieoficjalny jeszcze, to sobie myślałem, Jezu, w końcu będę mógł porozmawiać z takimi samymi kosmitami jak ja. W końcu ktoś będzie mnie w ogóle będzie mnie zrozumiał, nie? Przecież mówię, to będzie takie ekstra. Pojechałem, a tam się okazało, że tam jest w ogóle jeszcze lepiej tam było niż mi ten... Jeszcze więksi kosmici odklejeni od rzeczywistości, nie? No to ja wam powiem, że byłem ostatnio właśnie na Crypto Silesii w Katowicach i ja lubię na takie rzeczy jeździć, bo ja jestem bardzo odklejony, jeżeli chodzi o kryptowaluty, o rozwój osobisty, a tak jak powiedział Michał, no tam możecie spotkać ludzi, którzy właśnie potwierdzają to, że ty robisz coś dobrze, bo ty to, że ja robię pewne rzeczy dobrze, i że nie jesteś sam, to wiem to, już to wiem dzisiaj, tak? Ale wcześniej, jak zaczynałem, to ja w ogóle bałem się wyjść do ludzi, bo ja nie wiedziałem, czy to jest dobra droga, czy ktoś robi to samo, czy to jest słuszne. I właśnie nowe osoby tym bardziej powinny pojawiać się na takich wydarzeniach i próbować. Tak jak teraz my jedziemy do Warszawy, będziemy się spotykać z ekipą w Warszawie właśnie na Expo kryptowalutowym. Przy okazji mamy takie swoje zamknięte spotkanie i tak to wygląda, no że wiecie, mamy też nadzieję, że raz, poznamy się bardziej z osobami, które gdzieś tam z nami współpracują, plus spotkamy nowych ludzi. Gdzie jest social proof przede wszystkim, bo to, że ty dziś pewnych rzeczy nie rozumiesz, a je dotykasz, to jadąc na takie spotkanie, jadąc na takie wydarzenie, utwierdzi te wydarzenie cię w tym, że robisz coś słusznie i nawet spotkasz kilka fajnych osób, które gdzieś będą właśnie podzielać typowo tą drogę, którą ty chcesz iść. Ja to jeszcze nawiązanie do tych książek, ale nie tylko książek, musimy też podkreślić, że dobrze brać informacje i doświadczenie od praktyków, osób, które już osiągnęły jakiś sukces, nabierać ich nawyki na przykład między innymi, bo jeżeli ktoś gdzieś tam w międzyczasie zrobił takie, a nie osiągi, czy poszedł na takie, a nie inne levele, no to gdzieś przy jakichś narzędziach to musiał zrobić, więc jeżeli mamy możliwość oczywiście od takich osób czerpać z ich doświadczeń, wiedzę i z ich życia praktycznego, to jest bardzo dobra też referencja, a natomiast no, oczywiście od osób, które są praktykami, bo dużo, jak wiemy, jest osób takich, którzy piszą książki, ale nigdy w życiu do doświadczenia zwykle nie przeszli i nawiązując z tego, co gdzieś tam z obserwacji jakichś własnych, a nie z własnego doświadczenia, starają się szkolić. Wiesz, mało z tych tego, książek też dowiesz się rzeczy. Marek, poczekaj. Mało tego, co powiedział Michał, to poza tym, że ta osoba przeszła to, co ty teraz przechodzisz i ona wie, jak sobie z tym poradzić, to teraz dzięki temu, że ona jest dalej, ona ma czas na rzeczy, na które ty teraz nie możesz sobie pozwolić, bo nie masz na to czasu, bo musisz się zająć czymś innym. Więc w przyszłości taka osoba będzie mogła ci kolejne rzeczy wytłumaczyć, ewentualnie na podstawie tego, co teraz ona nowego się dowie, wie, jakie zmiany by wprowadziła do swoich wcześniejszych działań również. To też jest cenna rzecz. No i bardzo dużo oszczędność czasu. Ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o te książki teoretyków i osób, które no tak naprawdę nie mają praktyki w danym temacie,
no to po części wam powiem, że to też nie jest aż takie złe, bo zazwyczaj jeśli sięgasz po taką książkę teoretyka, to raz, on cię właśnie tym zainteresował i po prostu ty po części zainteresowałeś się tą wiedzą, którą on chce przekazać i ty będziesz później sam indywidualnie drążył ten temat i coraz głębiej dochodził do rzeczy, które ciebie tak naprawdę w tym temacie interesują. Więc podsumowując tą całą edukację, moim zdaniem najlepiej jest poszukać najpierw darmowych materiałów, tego, to, co cię konkretnie interesuje. Później ja bym uderzał na eventy i robił networking. Oczywiście takie eventy to będą cię trochę kosztować, zawsze jakiś bilet, dojazd i tak dalej, a później dopiero jakieś konkretne szkolenia u konkretnych osób. Najbardziej prawdopodobne jest to, że takie osoby właśnie znajdziesz na tych eventach. Zgoda czy nie zgoda? Panowie? Dokładnie, tak jest. Lecimy dalej. Analiza i kontrola ryzyka. No to o tym też już nieraz wspominamy na naszych Zoomach i live'ach. Plan działania, strategia i tolerancja ryzyka. Tolerancji ryzyka nie poznasz, dopóki sam nie spróbujesz i nie poczujesz jakiejś straty na swojej skórze. Zazwyczaj wydaje się tobie, że ty jesteś bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o to ryzyko, ale jeśli przejdziesz do praktycznego działania, to nawet spadek kilkuprocentowy twojego kapitału może na ciebie zrobić nie lada wrażenie i możesz czuć się z tym no, niekomfortowo. Jeśli chodzi o strategię, no to tutaj, wiecie, tak jak już też wspomniałem wcześniej, bardzo łatwo jest kupić pewne rzeczy, zacząć to robić, ale coraz trudniej później jest realizować dany plan i wychodzenie z zysków. Więc to tak naprawdę taki core, taki schemat trzeba rozpisać na samym początku, a później można go oczywiście w trakcie modyfikować. Tak, ale ja jeżeli mogę, to dodam jeszcze, że trzeba się trzymać, można go modyfikować, tak jak Marek powiedział, ale trzeba się trzymać tej strategii, którą się zaplanowała, czyli jeżeli zaplanowałeś, że będziesz cashował tyle i tyle, jeżeli dana pozycja osiągnie dany poziom, to cashuj, nie czekaj, że a jeszcze $1, a jeszcze może $2, a jeszcze troszeczkę. Nie, cashuj i idź dalej, bo później będzie to boleć. Uwierzcie mi, bo wiem to po sobie, że takie czekanie, żeby coraz więcej, to później jeszcze bardziej boli, bo no. Znaczy to boli na początku, jak zaczynasz w ogóle takie rzeczy robić, ale później... No. Później już tak idzie, później idzie to łatwiej, no bo już jesteś przyzwyczajony do tego, że. Znaczy ja bardziej tu pod tym kątem, ja bardziej pod tym kątem, że takie wyczekiwanie, że dolar, dwa, trzy, jeszcze więcej, to później się w pewnym momencie może się tak zdarzyć, jak właśnie na początku mówiliśmy o Gazpromie, że nagle coś się wydarzy i spadnie cena tego, i zamiast skeszować sobie powiedzmy 100, 200, 300% zarobku, to my nie skeszujemy nic, bo będzie na minusie, albo skeszujemy, nie wiem, może 1-2% zysku, tak? Bo to bardziej chodzi o to, żeby się trzymać tej strategii. Ja rozumiem to tak, że Tomek wam chce przekazać, że najprościej jest wejście w rynek, czy w działanie właśnie, jeżeli chodzi o zarabianie w internecie własnym kapitałem i jak najszybsze wycofanie własnego kapitału i zaczęcie działania w oparciu już o zarobiony kapitał z rynku. Wtedy te decyzje wam przychodzą dużo łatwiej, dużo prościej. Oczywiście można to powiedzieć, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Dużo bardziej będziecie akceptować straty pieniędzy, które zarobiliście na rynku, niż tych, które wpłaciliście na giełdę z własnej pracy, firmy, czy wiecie, z tych rzeczy, które dają wam cash flow. Jeśli ja mam cashflow tylko z internetu, to ja to traktuję tak naprawdę jako moją pracę i też bardzo teraz już ostrożnie podchodzę do tego, jeśli chodzi o szacowanie ryzyka. Wcześniej, jak zaczynałem, to nie miałem tak naprawdę dużo do stracenia, więc też ryzykowałem dużo bardziej, dużo więcej, bo tak jak mówię, no nie miałem tak dużo do stracenia. Dziś
tak naprawdę utrzymując się tylko i wyłącznie z sieci, z internetu, ja całkiem inaczej do tego podchodzę ostrożnie. Coś mi się dzieje z kamerą, znaczy z internetem i tu wyłączę na chwilę kamerę, może się to ustabilizuje. Tak, Marko, no, tak jak powiedziałeś, no, łatwo poszło, natomiast dobrze by było traktować te zarobione pieniądze jako już jako te, które na przykład osobiście wsadziliśmy, bo też się uczymy w międzyczasie innego podejścia do tego, no bo jeżeli zaczniemy, a dobrze, no wpadło, ale to jest, nie jest ta kasa, którą ja wsadziłem z kieszeni, tylko ona już mi się zwróciła, teraz wpada co innego i podejdziemy do tego tak trochę pochlebnie i tak nieodpowiednio, to jeżeli przyjdzie taki moment, jak ty masz na przykład w tym momencie w życiu, że cashflow masz z internetu, no to już masz ten moment taki, gdzie traktujesz to całkiem inaczej i w sposób taki bardziej jak no nie wiem, praca na zawodzie, na etacie powiedzmy. Kiedyś nie martwiłem się o cashflow, bo cashflowem dla mnie była praca na etacie i budowałem internetowe rzeczy dodatkowo. Później, wiecie, jeżeli rezygnujesz z pewnych dochodów, to musisz już patrzeć całkiem inaczej na to i nadwyrężanie pewnych rzeczy powoduje jakieś konsekwencje, więc ja tak jak mówię, podchodzę bardzo ostrożnie już teraz do tego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a Marek wariat, bo gdzieś tam wrzuca X kwotę, która jest dużo większa niż ktoś jest w stanie w ogóle wrzucić czy zaryzykować. No tak, ale to ja przez te lata nabyłem takich, a nie innych umiejętności i ja potrafię pogodzić pewne ryzyko, zaryzykować trochę więcej niż ktoś inny, ale ja to w sobie wypracowałem. Na samym początku ja bałem się w ogóle w internet wrzucić 100 zł czy tam 100 dolarów. To była dla mnie ogromna kwota. Rozumiecie? Ja sądzę, że... Tolerancja się zwiększa z czasem. Tak, ja sądzę, że lekkomyślne działanie, tak jak mówicie, że działanie z pieniędzy, które już się zarobiło w internecie, jest złe z tego względu, że nie uczy nas, nie przyzwyczaja nas do pewnych zachowań i później tak będziemy lekkomyślnie właśnie wydawać te zarobione w internecie pieniądze, tak? Nawet jeżeli powiedzmy mamy etat, a dobra, bo tu zarobiłem, to nieważne, to są z internetu pieniądze, to później nas niczego nie nauczy, więc tu nie wolno, moim zdaniem nie wolno do tego podchodzić, trzeba do tego podchodzić tak jak do etatu, czy wykonywania jakichś działań, no, nie wiem, do własnego biznesu, czyli jeżeli ktoś ma własny biznes i traktuje go poważnie, no to tak samo powinien traktować poważnie zarabianie pieniędzy w internecie, czyli naprawdę pomyśleć nad tym, co robi, jakie kroki podejmuje. No ja tak, zgadzamy się z tym, ale pierwsza zasada Warrena Buffetta mówi ochraniaj kapitał, a druga zasada mówi pamiętaj o zasadzie numer jeden. To nie chodzi o to, że możesz sobie rozrzucać tym hajsem, który już zarobiłeś w necie jakkolwiek, ale chodzi o to, że ta strata tego zarobionego hajsu online nie boli już tak bardziej, jak strata tych pieniędzy, które zarobiłeś na etacie, gdzie musiałeś siedzieć 8 godzin dziennie. No to ja się zgadzam, z tym się zgadzam. O to tutaj chodziło. Ja się z tobą zgadzam, oczywiście, to jest ten, tylko że uważam, że to i tak takie... No... Wiesz, Tomek, ja nieraz powtarzam, że jak zaczniesz z małymi kwotami operować w internecie i zaczniesz bardzo mądrze się z nimi obchodzisz, nabędziesz takiego sprytu na tym rynku, to później jak przyjdą większe kwoty, będziesz dużo swobodniej nimi zarządzał i wykorzystasz ten spryt, który nabyłeś, nauczyłeś się na tych małych kwotach i to ci zostanie. A jeśli ty rzucisz się na księżyc z motyką i od razu zaczniesz szastać tym wszystkim i popełniać właśnie takie podstawowe błędy, bo ludzie ryzykują, często wstawiają na jedną kartę, to jeśli tobie się uda raz, drugi, a potem ci nie wyjdzie, to zostaniesz bez niczego. A jeżeli ty tymi mniejszym kapitałem nauczysz się zarządzać, czyli nauczysz się money managementu, to później tym większym tak samo będziesz umiał zarządzać i tutaj benefity będą przychodzić tak bardziej do przewidzenia. Ty będziesz wiedział, że możesz pewne kroki powtórzyć, które doprowadzą cię do benefitów. A często osoby, które właśnie tutaj przychodzą na ten rynek i mają te szczęście początkującego, to one zarobią pieniądze, ale one nie są w stanie w ogóle
racjonalnie wytłumaczyć tego, w jaki sposób oni te pieniądze zarobili. Ty masz wiedzieć, jak się tu zarabia pieniądze, co musiałeś zrobić, co musiało nastąpić, żebyś ty mógł zarobić te pieniądze, a nie, że ty łudem szczęścia zarobisz jakąś kwotę i już czujesz się tutaj jako ekspert. Takich ekspertów po 2018 roku zmiotło z planszy i ich nie ma do dzisiaj. Wybiegłeś trochę w przyszłość, bo opowiedziałeś już nasz kolejny slajd, także poprosimy na kolejny slajd, zapraszamy, tak właśnie. Jeśli nie nauczysz się zarządzać 10 dolarami, to nie będziesz potrafił zarządzać 1 milionem. No to tak samo, jeśli nie nauczysz oszczędzać się małych pieniędzy, wrzucać tych drobniaczków do słoika, to nie nauczysz się utrzymywać dużo większych kwot na twoim koncie i będziesz wydawać wszystko. To tak samo można, widzicie, przypisać i do inwestowania, do oszczędzania, do budowania pewnych rzeczy. To tak samo, jak chcesz zbudować fajną sylwetkę, to ty nie idziesz na siłownię, nie przyciskasz przycisku i to się nie zbuduje od razu, tylko musisz powoli, systematycznie działać, żeby tutaj zbudować pewne rzeczy. To samo działa z finansami, z oszczędzaniem. Tak samo, czy budujesz dom, składasz jakieś, powiedzmy, kolekcjonerskie rzeczy, to wszystko potrzebuje czasu, systematyki i zawziętości twojej i nie możesz się poddawać za wcześnie, bo musisz widzieć, że gdzieś jest ten cel, do którego ty chcesz dojść. I tu też jest bardzo ważne wyznaczenie sobie celu, no bo jeśli będziesz robił coś bez celu, to nigdy, nigdzie nie dojdziesz, nie będziesz wiedział, po co to robisz, a jak znajdziesz sobie cel i ustalisz te twoje dlaczego to robisz, takie mocne dlaczego albo dla kogo, no to w tym momencie wiesz, do czego dążyć i dużo łatwiej będzie ci właśnie budować pewne rzeczy. No i to możemy też odnieść do naszych kryptoemerytur, które zaczęliśmy budować z różnych powodów. Ja swoją kryptoemeryturę właśnie zacząłem budować po to, żeby pokazać ludziom, że z małych sum wkładanych systematycznie co miesiąc albo tam co 2 tygodnie, to zależy jak komu się podoba, jak kto woli, że można zbudować sobie konkretne portfolio, wrzucając tylko tam jakieś małe kieszonkowe regularnie przez dłuższy okres czasu. To był właśnie zamysł tego mojego kryptoportfolio, a że później to już urosło do takich rozmiarów, do jakich urosło, no to teraz już mam po prostu trochę większy portfel niż zamierzałem. No. Ja znam osoby, które na przykład ich celem tej kryptoemerytury jest nazbieranie sobie na jakiś fajny samochód albo na mieszkanie, albo faktycznie na tą emeryturę, tak? Bo nie wiesz, to ja podobnie zacząłem budować jak Michał, bardziej jako eksperyment, żeby udowodnić coś sobie, pokazać ludziom, że właśnie małymi kroczkami jesteś w stanie zbudować portfel do dość sporego rozmiaru. I jeżeli ktoś nie potrafi robić tego bez takiego konkretnego celu, jak my w sumie z Michałem, bo my to potraktowaliśmy to jako zabawę, to można sobie dać konkretny cel, tak? Dla swoich dzieci, jeśli ukończą 18 rok życia, albo na samochód, albo na mieszkanie, albo żeby, nie wiem, dom sobie postawić. I dziś te cele mogą wam się wydawać nieosiągalne, ale tak naprawdę, czy ty będziesz odkładać pieniądze, kryptowaluty, czy będziesz kupować złote monety, to dojdziesz po czasie do takiego poziomu, że faktycznie coś za to będziesz w stanie konkretnego sobie kupić. Ja tu bym jeszcze takie pytanie zadał, żeby sobie każdy zadał takie pytanie, czy jeżeli gdzieś tam idąc w tym swoim dążeniu do celu, czy jesteś gotowy na te duże pieniądze? I co zrobisz w momencie takim, kiedy ty już osiągniesz te duże pieniądze? To też jest takie dobre pytanie. I wiesz, to jak spadną ci duże pieniądze na głowę, to ty nie będziesz wiedzieć, co zrobić i przewalisz te pieniądze, ale jeśli będziesz budować to systematycznie, nauczysz się zarządzania tymi pieniędzmi. Mów, Michał. Przykład, wygrani z loterii. To są zwykli ludzie, którzy nie mają zwykle do czynienia z większymi sumami, wrzucają sobie tam na loterię co jakiś czas i nagle bang, wygrywają kilka baniek. I zwykle po tam roku, dwóch
tych pieniędzy nie ma, rozeszły się bardzo szybko ze względu na to, że nie wiedzieli, jak nimi zarządzać. Po prostu tutaj ktoś przyszedł po pożyczkę, tu poszli, kupili sobie fajne auto. Dużo znajomych wtedy się pojawia i takich, co cię kochają i w ogóle lubią. Nie? Jest taki film dokumentalny o wygranych w lotto. Nie? Natomiast ja na przykład z własnego doświadczenia, czy takiego po jakimś czasie widzę, pomału czy widzę i zauważam, że jak gdzieś kiedyś nie miałem, to chciałem mieć dużo. Ale teraz przychodzi taki moment, że coraz więcej mam, ale coraz mniej chcę. Nie wiem, czy tak z u was, ale podobnie, no tak się u mnie zmieniło, więc bardziej mam teraz takie z tyłu tam poduszkę bezpieczeństwa, niż posiadanie jakichś tam rzeczy, które no niestety na dzień dzisiejszy, jak sami widzicie, co się dzieje, no można sobie wsadzić gdzieś, no bo co z tym zrobisz, jak no nie zabierzesz tego ze sobą wszędzie. No i teraz jak mamy już ogarnięte to, że trzeba zarządzać portfelem, to możemy przejść do następnego slajdu, żeby pokazać, jak tak na dobrą sprawę tym portfelem możemy zarządzać. I to jest jeden z przykładów. Tak naprawdę to są słoiki Eckera. Kto nie zna Eckera, to bogaty, biedny, po prostu różni mentalnie. Książka obowiązkowa, już ją nieraz dawaliśmy na live'ie. No i tak naprawdę to jest wyciągnięte z tej książki, to jest jako przykład. To nie musi być jeden do jednego, nie musi tych słoików być 6, 7 czy ile ich chcecie. Mogą to być równie dobrze 2, 3, byleby one były. I najważniejsze to jest podzielić to na wydatki domowe, takie, które masz regularnie w miesiącu, na to, co możesz odłożyć i na to, co możesz zainwestować. Plus jeszcze, jeżeli masz gest, możesz stworzyć sobie słoiczek, który będzie na pomoc dla innych. No i oczywiście tutaj wiecie, są przyjemności, jest edukacja, większe zakupy, cokolwiek, no ale to są już takie słoiki, gdzie tak naprawdę dzieląc te kwoty, fajnie, dzielmy to. Jeżeli chodzi o edukację, dużo wiedzy jest za darmo, więc ja bym się skupił najpierw na tej darmowej wiedzy, plus książki nie są drogie, no umówmy się, 30-40 zł za książkę to nie jest jakiś majątek, jeżeli jedną w miesiącu sobie kupicie, no to tak naprawdę nie wiem, Netflix czy wyjście do kina, cokolwiek. No i co, tak czy inaczej możecie czerpać tą wiedzę i w momencie, kiedy będziecie już na tyle czuli się, że to, co już zdobyliście w internecie i to, co zdobyliście przez książki, to jest dla was, no nie wiem, dajmy na to, szczyt tego, co chcecie na ten moment, bo już was to po prostu znudziło, bo też przychodzi owszem taki moment wypalenia, że już ci się nie chce oglądać tego filmu po raz kolejny, czytać tej kolejnej książki. Przychodzą takie momenty i wtedy warto jest mieć coś innego, typu nie wiem, zamiast pójść czytać książki, to pójdę na szkolenie. Zamiast pójść, nie wiem, ze znajomymi gdzieś, to tutaj pogadam z ekipą o czymś. No różne takie rzeczy, szukajcie sobie tych zamienników, bo jeżeli nie będzie tych zamienników, no to z czasem prędzej czy później siłą rzeczy i tak się powypalacie i kit tego. Często na początku jest tak, że musisz na siłę się motywować, a później znajdujesz taką naturalną motywację i przychodzi to wszystko dużo łatwiej. Ale później jak już wiesz, czemu to robisz, to leci. A z książkami dobre jest to, że poza tylko kupowaniem ich i czytaniem, to również bardzo dobre jest wdrażanie tej wiedzy, którą tam znaleźliśmy. Bo samo kupywanie i czytanie głównie nie działa. No, trzeba tą wiedzę użyć, żeby ona coś nam dała w sumie. Tak, zrobić notatki. No, ktoś mówił. Ale też na przykład słoików, jak nie wiem, utworzycie sobie na przykład taki słoik wydatki awaryjne, no to o wiele łatwiej będzie z takiego słoika wyciągnąć daną tam ilość kwoty i na przykład, nie wiem, na naprawę samochodu, czy nie wiem, nową pralkę, niż w danym dniu na przykład z portfela i no dobra, teraz muszę iść po nową pralkę. Więc to są też takie bardzo duże ułatwienia. No i my zalecamy do tego, żebyście z tym zaczęli, bo sami z doświadczenia wiemy, że to naprawdę pomaga. Dobry system to jest. No. Dotarliśmy do podsumowania. Jeżeli z jakichś powodów musisz zacząć od nowa, pamiętaj, że nie zaczynasz z niczym. To bardzo fajne jest. Pamiętajcie, że jeśli wam się nawet podwinie noga, bo zbudowaliście coś, to dużo łatwiej i prościej będzie wam odbudowanie tego, bo wy już pewną drogę przeszliście, wiecie, co należy zrobić i to jest tak naprawdę dużo łatwiejsze niż zaczynanie całkowicie od zera. Aczkolwiek znam sporą część ludzi, która zrobiła sobie przerwę od rynku kryptowalut i to nie było
dobrym sposobem na to właśnie, żeby gdzieś się odpocząć od tego, czy dokształcić, no bo rynek kryptowalut ma to w sobie, że on tak pędzi, że jeśli ty sobie zrobisz rok przerwy i powiesz, ja wrócę tu za rok, to możesz grubo się zdziwić. Więc jeśli pochodzicie z rynku kryptowalut i chcecie tutaj działać i być, no to ja bym nie odpuszczał go w 100%. Oczywiście można zrobić sobie pewną przerwę, ale dbałbym raczej o ciągłość zdobywania wiedzy w danym temacie niż odkładanie tego na potem. Nikt z nas nie nauczył radzenia sobie z porażkami, a to one są kopalnią wiedzy. To też jest bardzo fajny punkt, bo większość osób, większość z nas tak naprawdę sensowne wnioski wyciąga dopiero po popełnieniu jakichś tam błędów. Tak to działa u mnie i tak myślę, że też działa to u chłopaków, no bo my, jeżeli jakieś błędy popełniamy, to przedyskutowujemy je. Nie wiem, czy takie słowo jest, ale ogólnie siadamy do tego i dyskutujemy na ten temat, co mogliśmy by zrobić lepiej, co powinniśmy zrobić inaczej. I tak samo widzicie, jeśli macie takie osoby wokół siebie, to możecie usiąść i to przegadać. A jeśli jesteś sam z tym problemem, sam z sobą, to z kim będziesz gadać? Ze ścianą? No wiecie, to tak nie działa. Też łatwiej jest właśnie odezwać się do kogoś, przedyskutować temat, bo zawsze widzicie później inny punkt widzenia na dany temat. No Marko, no, mamy prawo do popełniania błędów, tak? No bo błędy naturalnie są konsekwencją działania. No ten, co nie robi, no nie popełnia błędów. Zresztą tutaj nawet jest napisane, że nie w tym rzecz, żeby być nieomylnym, tylko w tym, żeby popełniać jak najwięcej błędów po to, żeby móc z nich wyciągnąć jak najwięcej lekcji. No ale warunek, że musisz być osobą inteligentną, bo tylko osoba, która jest inteligentna, będzie mogła się z tego czegoś nauczyć i nabyć umiejętności. Bo znam wielu głupich, no nazwijmy ich tak, którzy popełniają błędy, a potem tak czy inaczej robią to samo cały czas. Nie uczą. Ludzie lubią popełniać te same błędy, tak jak mówię, jeśli nie mają odpowiedniego środowiska, by wyciągać z tego wnioski, bo często jeżeli jesteś sam, to nie wiesz, że popełniłeś błąd, albo może popełniłeś błąd, ale popełniasz go kolejny raz, kolejny, no bo nikt nie kopnął cię w dupę i nie powiedział ci, stary, ty nie rób tak, albo zrób to inaczej, więc no ciężki temat to jest. Akurat wiele osób początkujących ma z tym problem i później zraża się do danego tematu i już go nie chce dotykać. A to nie chodzi o to, żeby się tak obrazić na coś. Można też potraktować życie jak grę komputerową. Myślę, że większość osób kiedyś w coś grało. Jeżeli nie idzie ci w jeden sposób, to szukasz, jak możesz przejść dany poziom inaczej, nie? Super Mario Bros, nie? Jak się skujesz, to masz tam ileś żyć i tam lecisz z tematem potem. No wiecie, ja na przykład różne rzeczy w życiu przeszedłem, tak? I nauczyłem się tego, że dzisiaj na przykład siadam i bardziej idę w kierunku tym, że coś jest po coś. Więc jeżeli coś gdzieś się tam stało albo gdzieś jakiś błąd popełniłem, to teraz rozkminiam dlaczego i po co i zawsze wiem, że gdzieś tam będzie dalsza kolej rzeczy, a oczywiście jeszcze wspomniałem do tego do pierwszej linii, no jak gdzieś tam danego dnia zostaniemy powiedzmy w naszej całej okazałości nagiej, to zawsze ten nasz bagaż bezpieczeństwa mamy ze sobą, którego nam nigdy nie zabierze i zawsze gdzieś, gdziekolwiek gdzie pójdziemy, on z nami będzie. No dobra, dojechaliśmy do brzegu, także ja wyłączam prezentację. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie, wynotujecie chociaż jedną, dwie rzeczy z tej naszej prezentacji. Te pytania z początku, jak sobie wynotują i sami sobie na nie odpowiedzą, no to myślę, że to już dużo może dać. Nie? Czekaj, to jeszcze raz tutaj wrzucę. Tak, tutaj te pytania, o których mówi Kuba, warto sobie to zanotować i odnieść się do tego właśnie w kontekście twoich działań i wyciągnąć jakieś wnioski. Wtedy akurat to wam pomoże działać lepiej lub poprawić swoje działanie, jeśli faktycznie gdzieś coś ci nie wychodzi lub masz z czymś jakieś większe trudności. No jeszcze zobaczymy
Komentarze, czy są jakieś? Nie ma za bardzo tutaj komentarzy. Napisał Filip. Dokładnie, Tomek, taki błąd popełniałem cały zeszły rok. Nie ma pytań, bo komentarzy to jest sporo. Tutaj mamy. A w ogóle tą informację możemy powiedzieć. W sumie możemy podzielić się informacją na temat tego Gazpromu, co się o nim wspomnieliśmy, że ma to Kuba wrzuciłeś, że ma ogłosić upadłość, tak? Że takie już informacje chodzą. Znaczy to pisał Nord Stream, a ja to ten, no szybko tylko. Ktoś napisał, że Nord Stream 2 ogłosił upadłość, akurat ja nie mam potwierdzonej tej informacji. No tak, to nie, tylko że już jakie informacje chodzą już w internecie. No jest dużo fake newsów, nie? To też myśleliśmy właśnie, żeby trochę się tutaj zrobić live'a na temat właśnie tych fake newsów i odnieść się do tego, bo jest naprawdę potężna dezinformacja w internecie i nieprawdopodobne rzeczy są przekazywane ludziom właśnie przez social media i ciężko już nawet jest wierzyć w cokolwiek, co jest prawdą, co tą prawdą nie jest. I tak samo widzicie, tutaj akurat jest problem, bo jest wojna, jest najazd i różne są takie rzeczy, ale to też łatwo można byłoby przypisać do tego, co dzieje się na rynku kryptowalut, bo wiele właśnie na rynku kryptowalut można było znaleźć takich fake newsów, które wykorzystują hakerzy, skamiarze i tutaj też łatwo gdzieś się wciągnąć i po prostu popełnić jakiś błąd, który no nie jest wybaczalny i na przykład ktoś wam wyczyści cały portfel kryptowalut, bo gdzieś coś daliście się wciągnąć lub nabrać w danym temacie. Więc z tym też bym bardzo uważał, skąd bierzecie informacje. Starał się to przede wszystkim bardzo mocno filtrować, tym bardziej jeśli chodzi o wasze finanse. Zgadzam się w 100%, bo jest strasznie, strasznie dużo informacji, jeżeli chodzi o całą sytuację. Nawet odnośnie tego, co się dzieje na świecie teraz, to dla mnie to jest za dużo, troszeczkę jest za dużo i już osobiście nie wiem, co jest tak do końca naprawdę, o co chodzi w tym całym zamieszaniu, bo informacje dochodzą z zewnątrz i każdy ma jakby inną opinię na dany temat, tak? I to jest właśnie... Czasami lepiej się odciąć od tego, tak stanąć z boku i nie ingerować w to, robić swoje, bo takie za bardzo wchodzenie w dany temat powoduje, że gubimy się i tracimy jakby fokus na tam ważniejsze rzeczy. To wciąga, rzeczy. Nie? Wiecie, tak, to wciąga i zaczyna cię to coraz bardziej wciągać, angażować, zaczynasz odpuszczać inne rzeczy wokół, przestajesz zauważać inne ważne rzeczy, które się dzieją wokół ciebie i skupiasz się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. To też nie jest dobre, więc warto, tak jak powiedział Tomek, jest gdzieś czasem coś odpuścić, złapać oddech, spojrzeć na to z takiego dystansu, zobaczyć, co się dzieje i nie wdawać się w jakieś dziwne, nie wiem, konwersacje czy dyskusje, bo to też często właśnie prowadzi do błędnych wniosków. Dobra. Albo do sprzeczek. Albo do sprzeczek. No. Dobra, to nic. Kończymy. Dzięki wam za dzisiejszą obecność. Widzimy się za tydzień we wtorek, czy nie, bo my będziemy w Warszawie, nie? Będziemy tak. W drodze. Będziemy w drodze właśnie. Tak, będziemy radę. Jak nie to w środę albo coś takiego. Tak, ogólnie coś wymyślimy, że zrobimy jakiś krótki live lub coś może z tej Warszawy i damy wam znać, co tam się u nas dzieje. Także dziękujemy wam wszystkim. Trzymajcie się. Czekaj. Do zobaczenia. Czekaj, bo tu pytanie. O książkę. Bogaty albo biedny. Dobra, o, mamy pytanie. Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. T. Harv Eker. Dziękuję. No i widzimy się za tydzień z tymi, co będą na miejscu, a z pozostałymi. Tak, widzimy się z osobami online. W Warszawie na Expo. Crypto Expo. I widzimy się po Crypto Expo z osobami też, które tam chciały się z nami po prostu spotkać. Więc
Zobaczymy, bo będzie ciekawie. Ja się już nie mogę doczekać. Tym bardziej, że będzie parę osób, które specjalnie właśnie przyjeżdżają z zagranicy na tą okazję. Dobra. Ja to już się pakuje dzisiaj, panie. Ty się już od miesiąca pakujesz, taki podjarany chodzisz. Nie, bo jadę jeszcze wcześniej gdzieś tam, ale to nieważne. Ale fajnie, spotkamy się wszyscy razem, posiedzimy, pogadamy. Będzie dobrze, fajnie. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrówki. Dzięki bardzo. Do następnego.